wydaniu? Bardzo ciężki konkurs był. To jest trochę inna skoczka, bardziej wymagająca. Szczególnie tutaj jest bardzo ciężkie przejście na najeździe. I no, regeneracji mało, dzień po dniu, tak jak mówiłem, zawody. To jest, no już odczuwam zmęczenie, no ale jakoś przeżyłem. Warunki dzisiaj przeszkadzały mocno w skakaniu? Nie, no dzisiaj była w miarę równa pogoda, także warunki były ok. Tak, czujesz się trochę jak Janne Ahonen? Ponieważ trzy turnieje Beskidzkiego Touru nie odniosłeś indywidualnego zwycięstwa, ale w klasyfikacji generalnej wygrałeś. Dokładnie. Jestem zadowolony z tego, co mi się udało wyskakać. Taki był mój cel, żeby oddawać dobre skoki. I w sumie tyle. Ale Klimek, tutaj rywalizacja zapowiadała się, że będzie pomiędzy Olkiem a Tobą. Jednak wskoczyli tu Słoweńcy. Jak ocenisz cały turniej w swoim wykonaniu, ale też w sumie w wykonaniu Olka? No taki jest sport i równie dobrze mogło mi się to przytrafić, także no, z każdej porażki trzeba wynieść jakieś plusy i wiadomo, trzeba stanąć na nogi, także myślę, że Olek bardzo chciał wygrać ten turniej Beskidzki, ale no, to taki jest sport, no, co tu więcej mówić. Ale te trzy dni jednak, jak mówisz, zmęczyły się trochę i takie starty codzienne są wyczerpujące. Bardzo są wyczerpujące. Rozgrzewki, nierozgrzewki. No ogólnie cały czas człowiek jest w gotowości, w napięciu. Nie ma takiej swobody i po trzech dniach już się to naprawdę odczuwa. A ta skocznia we Frenstacie jednak chyba ci odpowiada, bo przed 2 laty też tutaj wygrywałeś, stawałeś na podium. No, skocznia jest okej. Okay. Tak jak mówiłem, no jak jest forma, to się skacze na każdej skoczni. Jakie teraz plany przed Tobą? Jakie starty, treningi? Jedziemy do Hakuby na letni Grand Prix, z tego co mi wiadomo. W środę już mamy wyjazd. No i w sumie co? No i na razie tyle. Ale poziom pomiędzy Pucharem Kontynentalnym a letnim Grand Prix chyba jest spory jednak. Troszkę jest, tak jak mówiłem. Inna konkurencja, no. Takich jak w letnim Grand Prix jest 30, która by mogła wygrać Puchar Świata i by to Puchar Kontynentalny. I to jest cała nie 30 i no 50. Ale rozumiem ambicje w letnim Grand Prix podobne jak tutaj. No, dokładnie, na każde zawody jestem tak samo nastawiony i robię to na 80%, bo tak mi trener kazał robić, żeby się za bardzo nie szarpać. Dzięki, do powodzenia.